Jest? Sprawdź, czy to jest Weronika. Spójrz w oczy, czy to nie jest jakiś byt. I powiedz, kim jesteś. Powiedz, że Sylwia zamówiła dla niej tą sesję. W trosce o niej, z miłości do niej. I czy ona zgadza się na tą sesję? Dobrze. Powiedz, co widzisz, gdzie ją spotkałaś, jak... No już jest gotowa do wcielenia. Wcieli się 21 stycznia w Katowicach. Joanna będzie miała na imię. Wszystko już jest jakby ustalone. Ale jest bardzo smutna. Się ucieszyła, że jak tutaj pani wspomina o Sylwii. Ogólnie bardzo smutno. Niby jest już do wcielenia, wszystko czeka, ale no mówię, smutno ją odbieram. Mhm. Czemu ona tak się smuci? Jest jakiś powód? Coś na temat ciężkiej pracy. Jakieś ustalenia już mówią, że będzie ciężko pracowała. No tak tą pracą się martwi. A już zgodziła się? Na to wcielenie? Dała już swoją zgodę? Czy to jakiś wstępny projekt? Już dała. Już dała? A dlaczego zgodziła się na ciężką pracę? Że jak chce mieć lepsze życie, to teraz musi nad tym popracować, ale powiedziano, że nad tym popracować, ale normalnie ciężkie takie, jakby to powiedzieć, praca fizyczna normalnie w polu ją czeka, takiej tutaj ustalono. Ona już jest zmęczona takimi jakimiś ciężkimi przypadkami i chce jakby sobie życie poprawić. Obiecano jej, że poprawi jej się życie, jak teraz popracuje. A jaki to ma związek z tym? Kiedy jej się to życie poprawi? W tym wcieleniu teraz, w tych Katowicach? Nie, dopiero później. Dopiero później? Tak przynajmniej powiedziano, w tym nie. Że to będzie miała takie życie z ciężką pracą, żeby później miała lepiej? Tak. Idźmy do momentu, kiedy, niech ciebie zaprowadzi, do momentu, kiedy wychodziłaś z ciała. Kiedy już odłączyła się od ciała fizycznego. Co się wtedy wydarzyło? Dużo rzeczy przyklejonych miała do siebie, do tej duszy. I byty, i jakąś taką ciemną masę, bardzo dużo tego, że jakby nie była jakby sama kompletna, czysta, tylko miała dużo rzeczy, to chyba o te obciążenia chodzi, ona jakby zabrała je ze sobą. Ja w tym momencie ich nie widzę, ale one jakby były jeszcze jak wychodziła. Mhm. Kto był? Co było przy niej przyklejone? I duchy, najgorsze jest ta czarna masa. Ta czarna masa to jest jakby przykazanie jakiejś kobiety. Nie wiem, czy to jest przekleństwo. Ona to mówi, że to jest przykazanie. Ktoś jej coś powiedział i ona tak według tego ma postępować, tak jakby życie ma mieć. Ale to jest czarne, ciemne, to nie jest nic dobrego. Czyli to jest to, co widzisz, ja wyjaśnię. Widzisz to w postaci czarnej masy. Jest to tak naprawdę niska częstotliwość, czyli jej dusza odeszła z niską częstotliwością. Czyli mało światła, tak? Mhm. Dobrze. I zobacz, kto...
czy ktoś przyszedł po nią, czy ona sama gdzieś tam dryfowała, czy gdzie dalej trafiła, co dalej się stało. Ma tą czarną masę, duchy. Duchy się podczepiały po śmierci? Tak, później tak, bo najpierw są, potem ich nie ma, jak wyżej szła, powiedzmy, to potem ich nie ma. Czarna masa jest przy niej, ona jakby wsiąknęła w nią, to jest na duszy coś. Tylko najpierw tak to była bardziej widoczna, później jak już nie. Później widzę ją w jakimś takim dziwnym pokoju, czy poczekalni, tak to mogę nazwać. Tylko, że nie jest to sama, to są i inne dusze, ale też inne istoty. I to jest wąski, a długi korytarz. Czyli ona jak wyszła z ciała, to od razu trafiła do poczekalni, czy jeszcze coś? Nie, od razu. Od razu do poczekalni. I jest w tej poczekalni. Tak? Tak, tylko jest jakby na innym poziomie poczekalni, tak to mogę powiedzieć. Już przeszła jakieś takie wstępne rozmowy i tak dalej. To nie jest tak, że ona jeszcze nie, ona już rozmawiała, bo ona już ma dokładną datę, mówię, ponownych narodzin i miejsca i imienia. To jakby już wszystko jest. Idźmy teraz do momentu podobnego, ale zanim miała się wcielić jako, zanim się wcieliła jako Weronika. Ta sama sytuacja z tamtego życia poprzedniego wychodzi, tak? Zobacz, jakie to było poprzednie życie, jak wyglądał ten moment wyjścia, jak się zakończyło jej życie. Nagle, ogólnie nagle i widzę młodą kobietę, jeszcze poprzednio. Też była kobietą. Też była kobietą. A gdzie żyła? No i takie piękne stroje nosiła. To musiał być przełom XIX albo XX wieku. Jak miała wtedy na imię? Lucja. Jak zmarła? Co to znaczy nagle? Miała zawał czy wypadek? Zapiła się po prostu. Widzę, cały czas impreza, no taka była, powiedzmy, była zamożna, bogata kobieta, ale po prostu lubiła imprezy i nie dbała o siebie w ogóle. W ogóle o siebie nie dbała, taka zabawowa była i widzę, jakaś impreza w tych pięknych strojach, ale ona po prostu, ona piła. Nałóg miała, alkoholiczką była. Zapiła się podczas tej zabawy. Przydawkowała jakby alkohol, zatruła organizm, dokładnie tak. Ile miała lat, jak się zatruła? 39. Nie miała jeszcze 40. Dobrze, i teraz zobacz, co się dzieje, jak ona wychodzi z ciała. Sprawdź jeszcze, kto przy niej był i kto powodował ten jej alkoholizm. Dwa demony miała w tamtym życiu. Dwa demony. Ona o tym nie wiedziała, ale teraz wychodzi z ciała i czy te demony są, czy ona je widzi, czy nie? Nie widzi. Wychodzi z ciała taka... świadoma czy nieświadoma, bo jak się zapiła, zatruła, jak ta dusza, w jakim stanie ona jest? No szoku, niezrozumienia. Takiej obojętności. Dobrze, i teraz już przenosimy się do momentu, kiedy omawia warunki wcielenia jako Weronika. Zobacz, kto, jak to wygląda. Jest przed tym trybunałem, przed tym całym tam no, komisją, czy jak zwał, tak zwał. Co jej tam mówią? Czy dyscypliny ją nauczą?
posłuszeństwa, że jakby w ryzę, tak jakby musieli ją wstawić w jakąś ramę, to mówią. Jakieś takie ryzy, żeby nauczyć ją dyscypliny i posłuszeństwa. Komu posłuszeństwa? Komu ma być posłuszna? I czyja to dyscyplina? Co to za dyscyplina ma być? Tak jakby ludzie z otoczenia będą jej mówili, na przykład wymuszali będą na niej zachowania, taka perswazja z otoczenia, to jakby otoczenie coś mówiło, czy krzyczało, czy narzucało coś jej, ona ma być posłuszna, że ma się żyć w strachu i w lęku, ma się bać i jakby wykonywać to, co na przykład tutaj otoczenie jej będzie mówiło, to jest coś takiego. I to jej tak powiedziano wprost, czy tak owinięto w bawełnę? Bo... To jej wprost powiedziano, że tak, a za dobrze, tamto. a dlaczego się zgodziła na coś takiego? Wyrzuty sumienia miała i jakby przykro jej było, że takie coś zrobiła ze swoim życiem. Bo ona tam nic nie robiła tak naprawdę, oprócz tego takiej imprezy. Tylko nie powiedziano jej, że miała te byty. Tak. Tego nie było to widać. teraz a powiedziano jej coś takiego, że nie będzie za długo żyła i... Ona zawsze, każde wcielenie ma, że krótko żyje. Że krótko żyje. Każde ma takie. Że teraz będzie miała tak chore ciało, że doceni swoje ciało? To tego już jej nie powiedziano? Nie, tego nie. Nie. Tylko cały czas te ryzy takie. To tak mówię, jakby wrzucili ją w takie dwie szyny i ona w tych szynach ma funkcjonować. Nie może nic zrobić sama, tylko cały czas te szyny. A te szyny to jest to coś, co otoczenie cały czas narzuca. To tak to wyglądało u niej. Teraz pokaż Weronice byty, te demony, które przy niej były w tamtym życiu i kto ją zmuszał do picia, kto pilnował, bo pokaż jej to, że cały czas była w ryzach już. Miała już te szyny. Dwa demony pilnowały, żeby piła i się zapiła. Widzi? A teraz, czy ma dla niej sens? Czy jest to sprawiedliwe, że teraz ma odpokutować za to, że wcześniej nie miała wpływu na to swoje zachowanie tak do końca? Bo nieświadomie pozwoliła tym demonom się podczepić? Widzi to wszystko, że rozumie, nie podoba jej się to. To czy chce się zgodzić na takie wcielenie? Na te warunki? Nie. Nie, bo za każdym razem, jak to pani wszystko opowiada i wyjaśnia, to narasta bunt w niej. Teraz jesteśmy już w kolejnym, teraz w tym ostatnim jej miejscu, kiedy omawia to wcielenie. I ma mieć tą ciężką pracę, tak? To ciężkie życie, jako konsekwencję tego i jako odpokutowanie, czy zapracowanie sobie na lepsze kolejne życie. Czy to widzi to w ogóle, tą całą manipulację? Czy to jest dla niej korzystne, czy to jest dla kogoś korzystne? Dla kogoś, dla niej nie. Widzi Dobrze. To. Teraz idziemy do tej niby przyszłości, niby tego już życia w Katowicach. Idźmy do tej przyszłości i zobacz, kto jest przygotowany do czerpania energii z jej cierpienia, kiedy będzie tak ciężko pracować i prawdopodobnie zamożna nie ojciec. będzie. Nie, ojciec, ten mężczyzna. Patrz na byty, nie na... Bo tam są przy tym mężczyźni już byty, one czekają po prostu. One czekają. Ja mam poczucie, jakby to były znowu te dwa demony, tylko one teraz są przy kimś innym, ale cały czas jakby na nią jakby będzie to leciało. Ja tak to czuję, że są przy ojcu, ale po prostu z niej będą korzystały, tak jak korzystały wtedy, tylko teraz poprzez ojca. Te same Dobrze, demony. To zapytaj teraz Weronikę, czy ona chce się wcielić w taką rodzinę, mieć takiego ojca z tymi demonami i karmić ich swoją energią. Nie. Czy ona jest gotowa podjąć już jakieś decyzje? Wcale się nie chce wcielać. Zuch, dziewczyna.
Tylko mogę coś powiedzieć, ona myśli, że jak się nie wcieli, to że tamta rodzina straci to dziecko. Dobrze, sprawdź, czy rodzina straci dziecko, czy inna dusza wejdzie w to ciało. Inna dusza. Czyli nie Ostatnią straci chwilę. Dziecko. Może być spokojna. Ponieważ teraz dusza Weroniki postanowiła się nie wcielać. Teraz sprawdzimy, dlaczego to już tak, żeby jakby wyjaśnić, dlaczego zachorowała na raka. Bo były te ryzy, te takie mówiłam, to metalowe i to coś tam ta kobieta jeszcze wcześniej mówiłam, ta energia ciemna cały czas jakby przy jest, jest na duszy coś zapisane, nic to nie jest jakieś przekleństwo kogoś, to jest na duszy zapisane, to się ciągnie długie, długie lata. Że ona tak szybko umiera i te niepowodzenia wszystkie, że jakieś takie zawsze jakieś dziwne mody wcielenia. Aha, czyli to nie jest z tego życia. Nie, nie, nie. 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 No to idźmy tam do tej kobiety. Co tam się wydarzyło tego czasu? To jest stare, bardzo stare wcielenie. Widzę kobieta. Jakaś kobieta rodzi dziecko i to jest ta dusza, a inna kobieta, to jest jakaś wioska, inna kobieta po prostu zazdrości, tak nie chciała, żeby to dziecko po prostu, nie wiem, tak jakby to dziecko miało przejąć jakąś nadzieję w tym dziecku każdy miał i ono miało przejąć jakby kontrolę nad wioską, jakąś, no nadzieję po prostu to dziecko ze sobą niosło, nie? A tej kobiecie się nie podobało i ona po prostu zrobiła wszystko, żeby każdy się mylił, żeby tej nadziei nie było na tej wiosce. O, to tak jakby ktoś chciał, nie zabiła dziecka, ale chciała zniszczyć jej, no nie wiem, no tą nadzieję, które niosło to dziecko. I co za tym idzie? Dziecko jakby no nieszczęście niosło, nie nadzieję. Tym dzieckiem to była dusza Weroniki, tak? Tak. A matka miała tą nadzieję, że jak się urodzi to dziecko, czy cała wieś miała tą nadzieję? Cała wieś. Cała A wieś. Dlaczego? Bo kim była jej matka w tamtym życiu? To była jakaś córka wodza? Znaczy Weronika, tak? Czy to była żona wodza, która nie, rodziła... jeszcze inaczej. To też jest dziwna sprawa. Tam brakowało mężczyzn. Takie było, że ci mężczyźni tam wyginęli. Po prostu mężczyzn brakowało. I to jako pierwsze dziecko w ogóle urodziła chłopca. To też taka sytuacja, że oni jakby ginęli. Zawsze jakby... W dziwnych okolicznościach ci mężczyźni tam ginęli i same kobiety tam prawie żyły, mimo że ta znowu tutaj była jakby podłubiona, urodziła, ale ten jej partner czy kolokowi tak był, też zginął. I tam, oni tam nie byli, no nic, po prostu wszyscy wyginęli, mężczyźni, same kobiety tam były w tej wiosce. A, czyli tamta kobieta chciała, żeby były same kobiety, czy to ona wytępiała tych mężczyzn w jakiś sposób? Tak mi się sposób? Wydaje, tak, tak mi się wydaje. I teraz urodził się chłopiec, tak? I tak. Trzeba go było... znowu jakoś usunąć. Tak. I On zobacz, żył, co... on żył długo ten chłopiec, tylko że te nadzieje, które w nim pokładano, to jakby się nie sprawdziły, tak? To nie miało, no nie wiem, to dziecko nie miało tyle siły, mocy, odwagi, jakby to wszystko mu zostało zablokowane, czy nawet zabrane. To, co każdy myślał, że ma, jako A mężczyzna. A co on miałby zdziałać? Czego po nim się spodziewano? Obrony terytorialnej, ale też ochrony i tak jakby chciała, żeby przeprowadził je w inne miejsce, no nie wiem, tak przywództwa po prostu. Kobiety nie potrafiły się Nie. same tam Nie, zarządzać? moim zdaniem ta kobieta tam, ta jedna tak tam robiła, że nie, nie. Czyli Ona tam, bo ona ona jakby tam głową była zarządzała? wtedy, tak. Aha, a miał zarządzać mężczyzna i w końcu się urodził chłopak, tak? Mężczyzna No. I miał to przejąć, te rządy. I to o to chodziło? Tak. Już każdy miał dosyć tej innej kobiety, tej jej rządów, tej kobiety i cały czas nikt nie rozumiał, że dlaczego ci mężczyźni giną. No nikt. To takie dziwne. Po prostu znikali i nikt tego nie rozumiał, dlaczego tak się dzieje.
I wtedy cały obowiązek jakby no, takie codzienne wszystkie czyny, wszystko kobiety tam musiały robić. A co to była za kobieta? Kim ona była? Ja bym ją nazwała paskudny potwór. Bo knuła intrygi. Też w ciemnych kolorach po prostu ją bardzo zbiera na ciemny, taki fiolet z bordem wymieszany. To nie była dobra kobieta. Tak manipulowała wszystkimi. Tak manipulowała, żeby każdy żył tamten w tym strachu i tak dalej. Dobrze, i teraz rodzi się ten chłopiec. I co ona mu zrobiła energetycznie? Przekleła go na dzień dobry. Tak jakby magię na niego nałożyła, co ja mówiłam, tą ciemną taką chmurę. Mm-hmm. To wtedy mu to nałożyła? Tak. Tej tak. duszy? Tak. Zobacz, jak wyglądało omówienie wcielenia tego chłopca, tak? Zanim się wcielił. Co jemu tam powiedziano? Że będzie bohaterem. Że będzie bohaterem. Będzie bohaterem. A teraz był tym bohaterem? Niech zobaczy, czy to się zgadzało. Dobrze. A jak miał na imię? Miohol. Ameryka Południowa. Jesteśmy w momencie, kiedy Miohol omawiał warunki wcielenia. I teraz widzi, że to się wszystko nie zgadza. Żadnym bohaterem nie został. Że jakiś potwór rzuci na niego jakąś czarną tam masę. Będzie to klątwa, będzie to takie znamie, które będzie nosił. I teraz pokaż, że przez resztę wcieleń, aż do Weroniki, takie coś będzie do niego przyczepione. I czy decyduje się na takie wcielenie? Na bycie bohaterem w tym miejscu, w tej wiosce, gdzie jest, rządzi ten potwór. Czy chce się wcielić? Niech oznajmi, że nie zgadza się, anuluje całą tą umowę, całe to wszystko, co wcześniej uzgadniał, nie podpisuje żadnej umowy, nie odrzuca takie wcielenie. Niech to oznajmi. Mhm. Tak, i teraz wykasuje to wcielenie, które się już odbyło jakby. Te wszystkie zapisy, tak, tego wcielenia. I wykreuje sobie, że wciela się na własnych warunkach. Tylko na własnych warunkach. I powiedz, jakie sobie wykreował wcielenie. Kodzielny i odważny wódz. Też tam? W tym miejscu? Czy gdzieś? Nie, gdzieś indziej. Gdzieś indziej. Czy normalnie są kobiety i mężczyźni, jest ta równowaga. Mhm. Dobrze. Teraz Weronika może zmienić poprzez te wszystkie wcielenia, mając już ten zapis tamtego, całą tą sytuację z tą czarną masą,
z tym krótkim życiem. Tak jakby to, ten skutek, który to wcześniejsze wcielenie dawało jej, kiedy miała tą czarną masę przyklejoną, czyli tą niską częstotliwość dla duszy i dlatego w takie trudne wcielenia musiała się wcielać. Może to wszystko odciąć się od tego, anulować to. Dużo lżej jej teraz. Nie ma tego ciężaru. To chyba ta masa powodowała ten duży ciężar taki. Nie ma tego ciężaru już. I teraz, jak jest w tym miejscu, jesteśmy w miejscu, kiedy teraz Weronika ma się wcielić w Katowicach. Coś tam nie chce się wcielać. Tak, nie chce się wcielać, więc musi swoją wolę teraz wyrazić, że nie przyjmuje, tak, tego wcielenia, tej umowy. I co decyduje? O czym teraz chcę zadecydować? Ja mówię teraz coś o pomocy innym, tak jakby innym duszom chciała pomagać, żeby się nie wcielały w warunki, dokładnie ona tak mówi, w warunki, które jakby nie są odpowiednie dla nich. Nie wiem, czy to przejdzie, ale to jest jej pomysł. Wszystko, czego ona, co ona wykreuje, czego zapragnie, to będzie to się działo. Bo lepiej uczestniczyć w swojej kreacji niż w czyjejś. A to, że miała się wcielić i miała ciężko pracować, to była czyjaś kreacja, to nie była jej kreacja. I jeśli chce uświadamiać dusze, które tam, które wyszły już z ciała, tak, oddzieliły się od ciała i chce je uświadamiać, żeby się nie godziły na takie wcielenie, to jeśli to jest jej wola, to może robić. Nikt jej tego nie zabroni, bo to jest jej wola. Ale zanim to się stanie, Sylwia pyta, dlaczego przyszła do niej z psem po swojej śmierci? Idź do tego momentu, kiedy Weronika przychodzi do Sylwii i ma psa. I żeby pokazać, że wszystko jest w porządku, że miał się kto nią zaopiekować, ona tak mówi, że jakby nie jest sam, o to jej chodziło. Że nie jest sama? Tak. A nie kim czuje był się ty? Samotna. To po prostu taką formę jakby pokazała, czy przybrała dla, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby pokazać, że no nie wiem, że jest... Że jest okej, okay, żeby Sylwia się nie martwiła, o to tu chodziło. Ale Sylwia nie rozumiała tego i zadała to pytanie, więc to zobacz, kto zainicjował takie zdarzenie? Czy sama Weronika, czy... Tak. Dobrze, teraz... I w tym momencie, zróbmy to w tym momencie, kiedy przyszła do niej z psem. Zobacz, czy jest powiązana z Sylwią. Za życia musiała być. Potem już jakby nie, ale no tak, musiało być jakieś połączenie. Po prostu jakby mentalne już, jak mogę powiedzieć. Czy te obie panie chcą to połączenie już zerwać? Tak. Tak, tak. Dobrze, niech to zrobią. Każda ze swojej strony, tak, ze swojego pola, niech odetnie to połączenie. Tak by ta smycz to symbolizowała, bo jak ona odcięła, to już ta smycz też zniknęła z tym psem. Nie ma. Pies też zniknął, tak? Tak.
Dobrze, niech zniszczą to połączenie, tak? Wyrzucą czy zniszczą. Już. Tak, żeby obie były wolne, żeby tu nie było żadnego przymusu i żeby ta dusza też Weroniki była wolna, a Sylwia no, nie musiała swoją energią doładowywać duszę Weroniki. Z umarłymi takie połączenia mogą czasami zaszkodzić z tymi duszami, które już nie mają ciała. Idziemy teraz do takiego momentu, kiedy Weronika spotyka pierwszą duszę. Do przyszłości idziemy. Zobaczymy, czy to jest dobre dla Weroniki, tak? Sprawdzimy, czy to jest dla niej dobre. Więc jest moment, kiedy spotyka pierwszą duszę. I powiedz, co się dzieje. Chodzi pani o tą kreację, co wcześniej tam mówiła? Tak, tak, że chce te dusze uświadamiać. No pierwsza dusza porażka, nie udało jej się. To jak to przebiegło? To jest coś takiego, że jak ona coś mówi, to widzę, po prostu jest taka scena. Widzę jakąś inną duszę i ona jakby stoi w momencie, kiedy one gdzieś jakby idą, nie? To jest coś takiego, gdzie one są już przed i idą, tak to wygląda. I jak ta dusza idzie, ona tutaj mówi, to albo nie do tej pierwszej, to albo nie dotarła, jakby zignorowała i poszła dalej. W ogóle nie słuchała tego, co ona mówi. Pierwsza. Dopiero na trzeciej jej się coś udało. Dobrze. To jest tak, jakby ona je odbijała i zamiast one iść do wcielania, one idą jakoś gdzieś do boku. Tylko, że ona nie ma pomysłu, co potem z nimi zrobić. One idą do boku. To jest tak, że część idzie tu do wcielania, a ona stoi tu i jest taka, jak wie pani, jakby gałąź, powiedzmy, inny korytarz, a ona tu je zaprasza w tą stronę. I co one tam wtedy, jak ona by je tak zaprosiła, to co by z nimi się stało? No byłyby tam zgromadzone. A co to za miejsce, to do boku? Co to jest za miejsce? To jest jakby pokój, który ona jakby sama wytworzyła, jakby żeby uchronić te dusze, żeby w ogóle się nie wcielały. Dobrze, teraz zobacz, jak do pierwszej duszy zaczęła mówić i jak wygląda jej energia. Spadła czy się podniosła? Czy się rozświetliła, czy się przyciemniła? Jak częstotliwości Weroniki, czyli duszy Weroniki? Na zero. Ani nie spadła, ani nie na zero. Dopiero troszeczkę minimalnie mogło się podnieść, jak się udaje, a tak to jest na zero. Nie obniżają jej energii, nie. To znaczy sama, jak ona się poczuła, tak? Jeżeli tamta dusza ją nie zrozumiała, nie posłuchała, jak się Weronika poczuła? Neutralnie, jakby nie przyjęła się. Czyli Weronika chce dalej ciężko pracować. No tak sobie wymyśliła. Bo jeżeli chce tę duszę do tego pokoju tam zaprowadzać i dalej nie ma pomysłu, to czy to jest dla niej dobre, dla Weroniki? Czy to jest dla tych dusz dobre? No też niekoniecznie. To może podpowiemy Weronice, żeby sobie otworzyła portal do wyższych częstotliwości, bo przez wiele, wiele wcieleń miała bardzo niskie częstotliwości. Bardzo trudne wcielenia. I niech otworzy sobie portal do wyższych częstotliwości, takiego spokoju, spokój, żeby poczuła spokój, że nic nie musi, po prostu jest spokojna. Jest, wschód słońca, tutaj jest wieczny wschód słońca, tak to nazwę, no piękny widok. Jak będziesz umiała utrzymywać spokój w sobie, włączyć. To niech otworzy sobie portal do jeszcze wyższych częstotliwości. Do częstotliwości radości.
I co tutaj? Co tutaj jest? Duże kwiaty. Kolorów dużo. Jak uzyska już radość, będzie ją umiała w sobie utrzymać, tą częstotliwość, te kolory, te kwiaty. Niech otworzy sobie portal do jeszcze wyższej częstotliwości szczęścia. Takiego szczęścia z samego istnienia. Nie musi nic robić, nie musi na nic zasługiwać. Po prostu istnieje. I to jest najważniejsze, jej własne istnienie. Tu, na tym poziomie szczęścia, na tych wibracjach, niech napełnia się tym szczęściem. Wchodzi po prostu, podnosimy jej świadomość, podnosimy jej częstotliwości, znaczy sama podnosi, bo tam wchodzi i otwiera. Rozświetla swoją duszę. Czy czujesz, że jest już szczęśliwa? Że nie ma potrzeby zasługiwać na istnienie. Po prostu wie, że istnieje. I to jest w porządku. Istnieje. Teraz niech stanie przed portalem, który za chwilę otworzy, do jeszcze wyższych częstotliwości. Miłości, mądrości i mocy. Niech otworzy ten portal. I wejdzie i napełni się tymi częstotliwościami. To są jej częstotliwości, które posiada sama, tylko wznosi świadomość swoją. Miłość, mądrość i moc. Niech przywróci sobie ustawienia pierwotne duszy. To się dużo zmieniło. I z tą świadomością, z tego miejsca, niech odwróci się do tych wszystkich swoich poprzednich wcieleń. Wyśle do nich miłość, mądrość i moc, swoje błogosławieństwo. I tym aktem zgładzi całą informację traumatyczną, niekorzystną z tych wcieleń. Odetnie się od nich raz na zawsze. Niech odetnie wszystkie rodowe zależności w tył i w przód. I teraz niech otworzy kolejny portal do potęgi mocy. I z tego miejsca
tych częstotliwościach i z tą świadomością teraz niech zadecyduje, co chce zrobić, jak chce istnieć. No, do źródła wracać, coraz bliżej źródła. Jak się tak odcięła, największe, tak, że jak było to przywracanie tej pierwotnej duszy, to tu się za dużo zadziało. Później jak te odcięcia, wszystko, to jeszcze więcej. Jak to się wszystko działo, to na coraz bliżej do źródła się zbliżej, tak ją czuję. Teraz może zadecydować, czy chce do źródła wrócić, czy do, czy wejść znowu w koło wcieleń karmy. Do źródła. Idzie. Ale zanim tam jeszcze pójdzie, chcę jej przekazać to, co Sylwia napisała, że bardzo jej dziękują za to, że z nimi była. Że była dla nich ważna. I chcą, żeby ona o tym wiedziała. Mówi, że wie. Więzy między nimi już nie istnieją, więc i Sylwia, i Weronika są wolne. Czy wola Weroniki wypełniła się? Czy rozpłynęła się w oceanie wszystkości, w całym wszechświecie, wróciła do domu? Mhm. Wyślij jeszcze informacje tym duszom z tego pokoju, że są wolne. Po prostu są wolne, mogą same decydować, co chcą. Pokaż też to, co zrobiła Weronika. Pokaż im to, co zrobiła Weronika. Że też tak mogą. Dobrze. Teraz rozłącz się ze wszystkim i wszystkimi. Całkowicie się rozłącz.